Przechodzimy do porządku obrad. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Wronowice Małe, Tetmajera, projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 947, pierwsze czytanie, referuje pani dyrektor. Szanowny panie przewodniczący, szanowna pani prezydent, wysoka rada. Chciałbym dzisiaj zaprezentować państwu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Wronowice Małe, Tetmajera. Jest to projekt planu, który posiada powierzchnię 188 hektarów. Opracowywany jest w Biurze Planowania Przestrzennego. Projektantami tego planu jest pani Aleksandra Rębowska-Wójcik i pani Justyna Kozik. Obszar objęty dzisiaj prezentowanym planem jest położony w północno-zachodniej części Krakowa. Załącznik graficzny, który państwo macie tutaj wymierzony, określa precyzyjnie granice objęte tym planem. Przystąpienie do tego planu nastąpiło w związku z uchwałą Rady Miasta Krakowa z 21 października 2009 roku. Następnie zmieniona została uchwałą w zakresie nazwy planu i zmiana ta nastąpiła 16 grudnia 2009 roku. Celem opracowania tego planu było wyzwolenie dla poszczególnych terenów przeznaczenia pod zabudowę przede wszystkim jednorodzinną o mieszkaniową o niskiej intensywności wraz z zapewnieniem potrzebnych usług przy jednoczesnej ochronie otwartych terenów zielonych. Projekt planu przeszedł całą procedurę określoną w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Uzyskał pozytywną opinię Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa. Na etapie całej tej procedury miały miejsce trzy wyłożenia. Pierwsze wyłożenie w pełnym zakresie odbywało się między 20 września 2011 a 19 października 2011 roku. Wówczas złożono 108 uwag, z czego uwzględniono 11, prezydent uwzględnił 11 uwag, co spowodowało kolejne wyłożenie, tylko częściowe było to wyłożenie. Po tym wyłożeniu prezydent uwzględnił jedną uwagę, co z kolei skutkowało faktem trzeciego wyłożenia, które miało miejsce między 3 lipca a 31 lipca. Dzisiaj na sali mamy projektantów planu i jeśli państwo macie jakieś pytania, to są do państwa dyspozycji. Dziękuję bardzo pani dyrektor. Chciałbym państwa poinformować, że Komisja Planowania i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt. Zmiana dyskusji. Czy ktoś z państwa nie widzę. Stwierdzam, że rada odbyła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 Statutu Miasta Krakowa, oświadczenie wprowadzenia autopoprawek na 16.2015 godzina 15. Ostateczny termin zgłaszania poprawek na 18.2019 roku.